Witajcie w tym eksperymencie. Sprawdzimy, jak ludzie zareagują w Warszawie na osobę, która przyszła z mniejszego miasta do stolicy, zabalowała, straciła dokumenty, portfel, pieniądze oraz telefon. Czy ludzie kupią mi bilet albo dadzą na niego? Zobaczmy sami. Miłego oglądania. Przepraszam, bo ja jadę dzisiaj do Łodzi, a w nocy zostałem okradziony, nie mam pieniędzy, kupiła mi pani bilet do Łodzi? O, pan żartuje, pani, no ja jestem emerytka. Przepraszam, bo przyjechałem wczoraj z Łodzi tutaj do Warszawy i wczoraj w nocy mi ukradli portfel oraz dokumenty i telefon. Kupiłabyś mi bilet dzisiaj do Łodzi? Mam za nie pół godziny pociąg. Dlaczego? Nie mam tyle pieniędzy. 25 zł? Proszę pani, może dokąd jedzie? Do Łodzi? Nie. A, bo ja wczoraj przyjechałem tutaj z Łodzi i zostałem okradziony w nocy, zabrali mi portfel oraz dokumenty i pytam się ludzi, czy ktoś by mi kupił bilet do Łodzi. Nie mam gotówki, sorry. Ale to możemy iść, kartą może zapłacić. Nie mam hajsu. A, bo 25 zł bilet, bo już zniżka nie studencka rozumiem, ale... mi minęła. No dobra, dzięki. Czy pan może na dworzec idzie? Mam taką sprawę, wczoraj przyjechałem tutaj z Łodzi do tej Warszawy i zostałem okradziony, zabrali mi portfel oraz dokumenty i telefon też i mam takie pytanie, czy kupiłby mi pan bilet może do Łodzi, abym oddał pieniądze, bym wziął jakieś dane adresowe czy numer konta. 25 zł, bo zniżka studencka mi minęła. Ale do tych kas? Czy tak, no do kasy trzeba. Wstań i odejdę do ciebie. A no dobra, dobra, dzięki. Kolejka. Dobra, widzę, że pan ma szczere chęci. My robimy taki eksperyment społeczny, sprawdzamy, czy pomogą. Na razie jest pan pierwszą osobą na chyba 10 osób. Więc bardzo panu dziękuję. Miłego dnia. Więcej takich ludzi. Proszę, ja mam taką nietopałą prośbę, bo dzisiaj przyjechałem, czy wczoraj przyjechałem w nocy tutaj z Łodzi do Warszawy i zostałem okradziony. Zabrali mi portfel, dokumenty, telefon, pieniądze. Kupiłaby mi pani bilet do Łodzi, bo mam za pół godziny bilet, pociąg. A czemu? Nie. A, nie, bo nie. Nie. Taka kobieca odpowiedź, rozumiem. No nic, dużo zdrówka. Proszę, z Warszawy jesteś? Nie. Znaczy wiesz, tak, bo przyjechałem tutaj z Łodzi i wczoraj i dzisiaj w nocy mnie okradli. Zabrali mi portfel z dokumentami, z portfelem, z kartą i telefon. Mam puste kieszenie. I potrzebuję, żeby ktoś mi kupił bilet do Łodzi, bo mam za pół godziny pociąg. W Polsce bym przelew zrobił dzisiaj jeszcze. 25 zł bilet kosztuje do Łodzi. Mogę pomóc, ale muszę pierw... A wy robicie w pół godziny? Nie wiem, bo muszę odebrać okulary i się mega, mega śpieszę, więc... A no dobra, tak jak da radę, to da radę, okej. Okay. Proszę, pani jest z Warszawy może? Albo z Łodzi? Bo ja przyjechałem tutaj z Łodzi i poimprezowałem w nocy i straciłem portfel, dokumenty, telefon. I tak, kupiłbyś mi po prostu bilet, ja bym ci oddał kasę, jakieś dane bym wziął, numer konta. 25 zł bilet normalny do Łodzi. No jak chcesz to możemy iść, to mi możesz kupić, żeby nie było, że może zbieram na nie wiadomo na co. To nie będzie problem. Gdzieś na kartce do tego dostanę numer konta i zrobię przelew. Dobra, tak spoko, to ogólnie robię taką ukrytą kamerę, sprawdzam jak ludzie reagują. To jest eksperyment społeczny, więc bardzo fajnie, że zareagowałeś, bo jesteś w ogóle drugą osobą na 20 osób, które chciały mi kupić bilet. Tam jest mój operator, więc bardzo dziękuję za reakcję, oby więcej takich ludzi. Więc nie fatyguj się. Nie, nic się nie stało, dzięki wielkie. Ale fajnie, że można na takich ludzi liczyć. Miłego dnia. Bo ja do Łodzi jadę, bo wczoraj przyjechałem z Łodzi. Tylko zostałem okradziony, bo trochę poimprezowałem, zabrali mi portfel z dokumentami, z pieniędzmi, telefon. Kupiłaby mi pani bilet do Warszawy, do Łodzi? Nie, nie kupił niestety. Ja bym po prostu wziął dane i im oddał później pieniądze przelewem. Nie wierzę. Dlaczego? Ja mogę pokazać dokumenty, że zostałem na policji złożone, że mam. Bo ja jestem z Łodzi, przyjechałem tutaj do Warszawy i wczoraj zostałem okradziony, zabrali mi w ogóle cały portfel, dokumenty, wszystkie i telefon. Nie wiem, kupiłaby mi pani bilet do Łodzi, bo mam za pół godziny pociąg. Ale ja nie bardzo mam za co, bo ja dopiero przyjechałam teraz. A, czyli pani też nie ma pieniędzy? Nie. Kurde, nie mam od kogo znajomych tutaj ten.
Proszę, może pan mi pomoże, bo ja przyjechałem wczoraj z Warszawy, tutaj z Łodzi, tak. I zokradli mi portfel oraz telefon i nie mam na bilet powrotny. Kartę mam tylko. No to możemy iść, to mi pan by kupił może bilecik. Nie, tam chodzi, mam dokumenty. No. Zaraz będę tu wracał. No to tu poczekam. Przepraszam, pani może gdzieś jedzie do Łodzi dzisiaj? Nie, to Wrocławia. O, bo wie pani co, jestem z Łodzi, przyjechałem wczoraj i poimprezowałem, zabrali mi w ogóle cały ten portfel, dokumenty, pieniądze, kartę i telefon mi też zabrali, mam puste kieszenie, mam klucze tylko. I czy ja jestem, ja muszę wrócić do Łodzi, mam za pół godziny pociąg, czy pani by mi po prostu kupiła bilet, ja bym wziął numer konta i bym zrobił przelew. Wie pan co, nie bardzo mogę, bo ja potrzebuję tych pieniędzy, co mam, bo ja sama mam 400 zł na koncie. Znaczy ja bym dzisiaj zrobił przelew, to jutro bym pani miała pieniądze na koncie, to jest 25 zł bilet do Łodzi. A, 25 zł? No. No dobra, to... O, super. Super, że są tacy ludzie, że pomagają. Jest pani trzecią osobą, która mi w ogóle dzisiaj pomaga. No bo ja robię taki eksperyment społeczny, sprawdzam, czy ludzie reagują. Naprawdę? Naprawdę, tam jest mój operator. Aha. Bardzo fajnie pani zareagowała, aby więcej takich osób. Wie pan, ja kiedyś miałam taką podobną sytuację, tylko... No sprawdzamy, jak ludzie w ogóle reagują na taką sytuację. Wie pan, o co chodzi? Kiedyś we Wrocławiu ktoś miał coś podobnego poprosił i ja kupiłam mu bilet, temu panu, i on nie przesłał pieniędzy. A. Także ja mam... Ale mimo wszystko pani chciała kupić bilet. Sztuka. A, do trzech razy sztuka. Także to był Rozumiem. Pierwszy raz, teraz pan zapytał drugi raz, będzie trzeci raz, tak pan... Dobra. Ten drugi to niech pani nie liczy, może komuś naprawdę będzie potrzebny, więc... Aha. Fajnie. Dobra, super. Miłego dnia życzę. Dzięki. Pani z Warszawy? Słucham? Pani z Warszawy może, albo z Łodzi? No z Łodzi. O, ja z Łodzi przyjechałem tutaj na imprezę i pobalowałem i straciłem portfel, dokumenty, pieniądze i telefon. Mam 9 minut. Kupiłbyś mi bilet do Łodzi? Bo jak jedziesz też do Łodzi? Po prostu setkę zbieram, nie na bułkę, nie na prywatkę. Nie, kochani. Ja zbieram na powrót do Łodzi. Z Łodzi? No to bez kozin. O. Miała mi kupić bilet. Uciekła. No nie mam, bo mnie okradli, zobacz. Co ty pierdolisz? No w nocy mnie nad Wisłą okradli, mam kuba puste portfele, kluczyki od auta mam tylko. Dzięki. Jeśli ktoś by mnie poprosił o bilet, pewnie pieniędzy bym nie dał, ale bym poszedł z tą osobą i zakupiłbym mu bilet. Bo wiadomo, naciągaczy na kasę jest wielu, na różne rzeczy. Zresztą podczas nagrywek pan też zbierał na wódkę. Więc no warto pomagać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nas ktoś okradnie, a 25 zł to chyba nie mają te w dzisiejszych czasach, chociaż wiele osób nie miało nawet tyle pieniędzy. Jeśli wam się spodobał materiał, to rzućcie łapka w górę, subskrybujcie kanał, ponieważ 70% z was ogląda, a nie subskrybuje. Dla was to tylko dwa kliknięcia, a mnie motywuje, żeby częściej wrzucać, bo wiem, że to się wam podoba. Do następnego, cześć! Oni pytają mnie, kiedy ja znowu to nagram. Jedyna opcja, żeby wyrwać się z bagna. Jedyne, co mi zostało teraz, to prawda. I przejebałem wszystko, nim zdążyłeś to zabrać.